Okej, dziennik pokładowy, jest ostatni dzień marca. Pozdrawiam wszystkich żyjących. Pozdrawiam tych ludzi z przyszłości, którzy to będą oglądali jako dowód na to, jak wysoko doszła cywilizacja ludzka. Że kiedyś można było siedzieć w domu i grać i transmitować to. Dzisiaj transmitujemy pierwsze wrażenia z gry Mountain Blade 2. Bannerlord. Gra legenda, tak? 20 lat czekania, AK7. A! Launcherek. No nic, gramy i patrzymy, co się dzieje. Tak, grać, obserwować. Jest pan ja. To jest wszystko nagrywane na żywo, niesamowite. Jest pan Tichiller, jest pan Lwiczus, etc., etc. Żeby pozdrowić umierających. Ktoś z was się źle czuje? Ktoś z was może oglądać streamy w szpitalu? Znaczy w sumie chyba tego nie sprawdzają, nie? Że jak masz koronawirusa, no to i tak to nic nie zmienia. Dobra, nie ma żadnej muzyki. Jest ludzik na kucyku symbolizujący loading. Chiller mówi, że ma tak samo, jeśli chodzi... Gadaliśmy o niestrawnościach. Chiller mówi, że go boli brzuch, jak orzeszki ziemne zje. Cyceron się źle czuje psychicznie. Nie no, jak się mieszkasz w Polsce, to wiadomo, że się czujesz źle psychicznie. To jest normalne. To jest wszystko okej z tobą. Kalibracja jasności. Zakładam, że jest okej. Dźwięk, mam nadzieję, słyszycie. No i co? Będzie nam zależało na 144 klatkach. A jak się nie dojdzie do tego, no to okej. To jest bardzo ciekawe. To jest temat, powiem szczerze, którego nie śledzę w bieżących grach. Ile używają kanałów dźwiękowych. Czy to bardzo obciąża procesor? Tutaj 512 będzie można słyszeć dźwięków naraz. Czy to jest coś ciężkiego do osiągnięcia? Coś zażynającego kompy? Zobaczymy. Wielkości bitew. Nie będziemy się ograniczać. Wszystko na... very high. Mam nadzieję, że nie muszę niczego poprawiać. No i tutaj ważna rzecz, pełny ekran prawdziwy. I dobry znak, gra rozpoznaje pełny ekran prawdziwy. Zobaczcie to po skoku klatek. Ekstra. W menu 200 chyba. Żeby przełączyć stereo na 5.1. To ma sens, jak tak korzystam ze stereo. Tak sobie. Ograniczenie klatek? No, nie ma co męczyć pana procesora, damy 150. Synchronizacja, czy w takiej grze będzie odczuwalna? O, elegancko. I tym samym wiadomo, ograniczenie klatek nie był potrzebny. Mam nadzieję, że grać miał jakiś tutorial prosty. W gameplayu pewnie można odwrócić oś myszy. I zobaczmy, czy jest język naszych przodków. Nie ma. Ilość trupów. Uwielbiam nieskończone... O Boże. Dobra. Przejdźmy do gry i będziemy ją regulować. Kampania. Grę zainstalowałem na dysku HDD. Stąd loadingi, bo zajmuje 60 GB. W tym momencie gigabajty zajmuje mi Half-Life Alyx. Znaczy mam jakieś wolne, ale na miejsce na SSD trzeba u mnie sobie zasłużyć. Okej, okay, kulturę wybieramy najpierw, tak? Charakter postaci. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakich bym lud lubiał. Goście z filarem? Gość lasu? Gość lasu wygląda ok. Bo to rozumiem, są wymyślone jakieś kultury, tak? Gość z wielbłądem, gość z kucykiem. Ten lasek mi się podoba kolorystycznie. A jest wytłumaczone. Kiedy Polska się rozciągała od morza do morza. Wytrwali tam silni wojownicy, lojalni. Tradycji, malują twarze, kiedy idą do bitwy.
I co? Kiedy jest impreza w lesie, dostajemy 10% mniej kary za prędkość. To sprawdźmy. 20% ulepszeń dla tych. Śnieżek nas nie spowalnia. Ludzi lasów, spoko. Czemu taki duży delay? Jaki jest delay, przepraszam? Że batania jak Szkoci, prawda? I teraz co? Czy można grać? Jest płeć? Jest gender, przepraszam. Są głosy. Foreman! Co? Give him hell! A, po polsku mówię. Form a circle! Keep your ground! Let us up! Cut them down! Można grać karłem. Stand fast! Stand your ground! Put men! A co możemy zrobić? Mnóstwo opcji, tak? Zrobić mordę. Kolor typ skóry, tak? Więc jak ktoś się lubi w takie rzeczy bawić, to ten obecny ziemniak mi się podoba. Identyfikuję się z nim, więc nie będę dużo zmieniał. Jakieś znaczenie można mu zrobić, ale to... Czy to coś w ogóle widać? Miejmy nadzieję, że nie. Tak, jest twarz, oczy, nosek i tak dalej. Ubranko. Piękny. Dobra. Rodzina. Lekarze. Ludzie plemienia. Mieli własną ziemię. Ojciec walczył z wojownikami, tak, tak, tak. No i to wpływa oczywiście na tworzenie postaci. Potem kowalo podobne dziwadła. Tworzyli wszystko, czyli byli Smiths, tak to się ładnie nazywa, ludźmi fachu? Coś takiego, żeby zrobić Jokera. Że mały czarny karzeł, żeby zrobić. Nie, spokojnie. Leśnicy, tak? Leśnicy spoko. No i bardowie. Leśnicy brzmią ok. I tu mamy wpływ na, że mamy tak, wigor, kontrolę, endurance, cunning. Przewidujemy, co inni zrobią i możemy przechytrzyć ich plany. Socjalizm, inteligencja, okej. Okay. Zobaczymy, jak w praktyce, z pracy z tego wyjdzie. To ja. Jako dziecko wyróżniałeś się umiejętnościami dowódczymi. Czy jak kliknę, to coś dowiemy się, tak. Brown, byłeś duży. Dlatego dajcie 600. Twoim przywiązaniem do detali. To są trudne słowa. Aptitude na przykład. Inżyniera, brzmi spoko. Tak jak podzieliłeś się z ludźmi, tak jak podzieliłeś się z końmi. Że skill z konia. A numerki brzmią spoko. Inżynieria, handel, tak? Zwłaszcza tak, wiecie, jakie są ten? Co to są liczby parzyste? Okej, okay, potem. Jak wszystkie dzieci, pomagałeś na polu. Ale oprócz tego, zaganiałeś owce. Zaganiając owce, dostajesz 10 poziom skilla, jeden focus point i tak dalej. Pracowałeś u jakiegoś tam wyrobnika w mieście, naprawiałeś projekty, co to znaczy projekt w tym kontekście? Oj, po prostu ten, drążyłeś studia i tak dalej, zbierałeś zioła jak frajer, polował, co? Hunted small game. No okej, okay, polowałeś na małe zwierzęta po prostu i sprzedawałeś rzeczy na tym. No, mi się podoba, że zaganiałeś owce, tak? Nie myślimy przez pryzmat umiejętności. Jako już Mumin z gimnazjum, dorastałeś w Kalradii, które nigdy nie było zbyt daleko. I co? Jeździłeś z wywiadowcami, ćwiczyłeś z piechotą. Co to jest Kern? Jakiś wojownik pewnie lokalny. Maszerowałeś, siedziałeś w domu i grałeś w gry.
To brzmi sensownie. I zanim wyruszyłeś na przygodę, twoim największym osiągnięciem było. Pokonałeś wroga w bitwie. Okej. Okay. Uratowałeś wioskę z powodzi. Zainwestowałeś pieniądze w ten domek jednorodzinny. CERN to był, tak? A polowałeś niebezpieczne zwierzę. Miałeś słynną eskapadę w mieście. Traktowałeś dobrze ludzi. To kurde. Jak traktowałem dobrze ludzi, to no zobaczmy co z tego. Załóżmy, że byłem dobry dla kolegów. Skończyłeś Wiedźmina w 2009. Tak. Ktoś mówi, że szóste tak samo. Też wybrałem szóste. No i co? Jak wiele rodzin w Calradi, twoje życie było związane z wojną. Tego słowa przyznaję, nie znam. Dom został spustoszony przez przechodzące armię za armią. W końcu sprzedałeś swoją posiadłość i wyruszyłeś z ojcem, matką, bratem i dwoma małymi karłami do nowego miasta, gdzie słyszałeś, że jest bezpieczne, ale nie dotarliście. Po drodze, w knajpie, zostaliście zarżnięci przez jeźdźców. Twoich rodziców zarżnięto, dwóch najmłodszych porwano, ale przerwaliście z bratem, ponieważ you subdued a rider, tak, złapałeś nóż w zamieszaniu i zadźgałeś cwaniaka, odjechałeś ze strzałami. Nie, odpędziłeś ich strzałami, przepraszam. Odjechałeś na szybkim koniu, to jest realistyczne, przechytrzyłeś ich, zorganizowałeś podrężników. To też spoko, ale podoba mi się jazda na szybkim koniu, to jest realistyczne. Zaraz zobaczymy co ten, nazwa konia. Grałem w jedną grę, gdzie konie były popularne. Tak? Błotka. Jestem tak, batańczykiem. Lasy dają mi 10% mniej kary za poruszanie i dla moich rodziny, tak? Pochodziłem z rodziny leśników. W wczesnym dzieciństwie lubiłem liczyć, a potem zaganiałem owce. Bla, bla, bla. Poziom trudności. Zaczyna się. To twoje imię? Moment, tak? Aha, sorry. Teraz jest moje imię, tak. Nie można tam, to jest imię jest jedno, domyślam się. Czy podaje, że jest 9 sekund opóźnienia? No tyle, co w najlepszych serwisach, nie? Okej, możemy co zrobić? Zredukować otrzymywane obrażenia. Jest realistyczne. Potem z ziomki. Nie, to są, przepraszam, to jakie otrzymują obrażenia przyjaźni koledzy. Przyjazne oddziały, friendly parties. Czym się różnią parties od trupsów? Ale wiem, że chodzi o naszych sojuszników. Otrzymane obrażenia. Rekrutowanie. Realistyczne. Realistyczne. Hej, 5 minut i giniemy. To było twoje imię. Naprawdę było moje? Mi się wydawało, że to było imię moje? Bracie, minęły 3 dni. Odkąd śledziliśmy tych skurczybyków. Chyba się zbliżamy. Musimy pomyśleć, co stanie się, kiedy ich dorwiemy. Jak chcesz uratować Faroka i Aitina, albo Farokę i Aitinę? Czy będziemy walczyć?
Starszy brat? To wygląda jak stale pole treningowe dla legionów Piłsudskiego. Prawdopodobnie możemy zaoszczędzić trochę czasu i odkurzyć nasze umiejętności. Nie mamy czasu. No dobra, potrenujmy. Gramy w tutoriala. Klatek jest 130, więc super tragedii nie ma. Mounted training, range training. Melee, czyli walka wręcz. Jest miecze i tarcze i zaawansowane. Z mieczem, z włócznią i tarczą i z mieczem i tarczą. No tak, na wsadzie chodzimy. Udało się. A wejść na ten, a przed ten Enderu. No i zapyta, że jest trzeba, ten będziemy iść. Co widziałem, nie wiem, jeszcze raz. Mikrofon, czy to jest mikrofonem? Nie wiem, fajno, co się dzieje, powiem szczerze. To jest coś kluczowego. Okej, okay, a teraz? Mam to nagrane, potem sprawdzę. To jest która minuta? 16. Zapamiętam miejsce. Powiem szczerze, że takie coś się zdarza tylko na Twitchu. Więc podejrzane, nie? A, dobra, wchodzimy na ten obszar treningowy. Idziemy jak samochodzikiem. Shiftem się fokusuje. I tu spotykamy naszego przyjaciela. Wybier brońkę. Rozpoczyna się trudna rzecz. Rozumiem, że podnosimy broń stąd. Tak? Tylko pytanie, którym się podnosi. Okej, okay, jest. Czyli mamy miecz i osłonę. Obroń siebie. Okej, okay, a po staremu są kierunki. Okej, okay, ciśnięcie jest dalej. No i to chyba się dużo nie zmieniło od poprzedniej części, nie? Że walka wygląda na drewno i policję. No to jest dla fanów Mountain Blade jedynki. Aha. No dobra, no to idziemy chyba dalej, tak? Tu jest miecz i włócznia. Beat a rookie trainer. Beat veteran trainer. Pytanie tylko, jak taktycznie się oddalić. Tak, bo tutaj oddaliśmy mu dystans. I wiadomo, że to jest porażka. Wytrzymały ludzik. Rozumiem, że go pokonaliśmy, tak? Bo wyskoczyło na ten.
Przegrałem. A jest, dobra, sorry. Trzeba czytać całość. Mamy co jeszcze? Miecz zwykły. Czy warto by to było wygrać w sumie, ale wiecie jak jest. Idź do pana i... Okej, bitwa się kulturalnie zacznie. You coward! Die, dog! Walka spoko, jestem ciekawy jak... Będzie śmierć. Że gram, nie będzie. Gram to pierwszy raz. Okay? Więc mówię absolutnie, jak ktoś jest lepszy, to ja mogę go śmiało odesłać do jego strumienia. No, gry, w których się ten... jeszcze raz, treningowiec. Ile on wytrzyma tych trafień? Plus, czy to jest fizyczne, że jak wytrzymał tarczę tak? Chyba tak. Czy to nie działa tak totalnie, papier, nożyczki i kamień? O. Że wygląda jak greckie jedynki. Takie są zarzuty. Teraz tak, trzeba liczyć pewnie ile mu się ten... No. Ach, liczyłem, że się ten... I jeszcze jest widok z pierwszej osoby. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest sens walczyć z nimi. Znaczy, tu można pewnie spędzić długie godziny. Ten build się wydaje spoko. Więc przepraszam pana. Ta walka jest spoko, muszę przyznać. Pan zdech? Okej. Okay. Pokonaliśmy amatora. Natomiast został twardziel. Podoba się, jest bardzo matematyczna. O Jezu, przepraszam. O Boże, o Boże, o Boże. Sorry, nie będziemy w nim się już bić. I w czym on jest lepszy, powiem szczerze? On ma problemy z większym zblokowaniem. Teraz co, musimy pokonać dwóch pod rząd, co? Jak coś wiadomo, no miecz i tarcza wydaje się najbardziej bezpiecznym systemem. Czy wiem, że są kierunki bloków? Wiem niestety. Jezu, przepraszam pana. Ciekawe, czy można ogólnie. Z jedną rzeczą mam problem. Mianowicie z kierunkami góra-dół, ale to jest kwestia. Teraz jeszcze jest. Panie, tylko to widzę, że zbyt trzeba by... No, tego da się pokonać.
Że Marek pisze. Tak, zaraz sprawdzę, co pisze, przepraszam. Żeby zmutować przeglądarce. Nie mam problem obsowy. Przepraszam, to jest problem czysto OBS-a, w którym nie da się w najnowszej wersji wymutować karty. I tyle. Moment, sekundę. Tak, pod R jest widok FPP, ale ten TPP wydaje mi się bardziej sensowny. Okej, okay, chyba tyle niestety. Co to za giera? Quake. Nie no, mam ten Blade 2. I za 3 sekundy jest zaawansowany panicz. Wydaje mi się, że... Odskok, doskok i gość. Mam nadzieję, że w tym tutorialu polegnie. No dobra, niepotrzebnie zbyt dużo myślałem. No to chyba tyle. Tak, bo możemy jeszcze, wiadomo, ćwiczyć długie lata inne bronie. I co teraz? Co tam mówi Wrania? Gra była za długo w preprodukcji, dlatego wypuścili ją w Valve, już to jest żart. To najtrudniejszy poziom. Jedyny poziom, jaki zmieniłem, no to jest ta odporność na ciosy i takie rzeczy. Ale wygląda totalnie jak jedynka. Co tu się zmieniło? W sensie, że wygląda jak remaster tak naprawdę. Nie, bo to nie, czy jakieś są rewolucyjne zmiany? Kurczę. Czyli rozumiem, że wszystkim się podoba fanom i tak dalej, ale no... A, dobra. Jesteśmy przy polu treningowym, zgadza się. No, napuszczamy pole treningowe. Bracie, zanim zrobimy cokolwiek, skończy nam się żarcie. Na północy... Czy gra pokazuje, gdzie jest północ? Zakładam, że tu, ale no ten... A wiocha, gdzie możemy kupić żarcie i znaleźć trochę pomocy? Lepiej jeździsz, więc prowadź. Pora, okej, nawigacja w Calradi. Wsadem poruszasz się. Wow. Ewentualnie tak. I tak zbliżamy. Większe wymagania ma, więcej kosztuje. To są rady. Nie wiem, czy to nie wygląda tak jakoś giga lepiej, powiem szczerze. Tak? Nie wiem, mówię, nie siedzę tak głęboko w tym, żeby ocenić zmiany, ale no wygląda jak... teraz jest automatyczna pauzunia, jedynką się pauzuje. I co, na północy wioska. Pytanie, czy chodziło o tę wioskę? Zestia, czy tam Zestea? Informacje. Teraz tak, czym są harcy? Bo jest ich 200 coś, milicji 26, ogólnie mieszkańcy, tak? Produkują owce, 26 obrońców. No to no, czy fajne jest to, że ten... Dobra, lecimy tutaj TV, przepraszam, tutaj. Gdzie tu jest północ? Przepraszam. Kto z was jest w stanie stwierdzić, gdzie jest jakaś róża wiatrów? Żeby wiedzieć, gdzie jest północ? Dobra, nieważne, idziemy tutaj TV, ale gdzieś się dowiemy czemu. I zrobimy tutorialek i zobaczymy. Że za tutorialem jest kompas tam. Dobre pytanie. Wchodzenie do osad. Jesteś w TV. By zbadać lokację, możesz wejść. No okej. Okay. Rozejrzyj się. W tutorialu nie możemy tak. Podjąć jakąś akcję zaczepną, zrekrutować, kupić produkty i trochę tu posiedzieć. Zobaczmy. Że kampania się rozkręca 10 godzin. No to jest ten, jak to się nazywało. Jak to się nazywa ta ulubiona gra Cantingtona? To był Star Sector? Tylko, że w średniowieczu? Jesteśmy. Potrzebujemy jedzenia i trochę facetów do nas. Fajnie, fajnie. Towarzystwo zawsze miło.
dowódca, tak można hetmana przetłumaczyć? Czy prezesa? Prawdopodobnie nam pomoże. Znajdźmy go. Kto tak się tam bulwersuje na czacie? Braniak? Przepraszam. To mi się Braniak nie podoba, co? Pogadaj z człowiekiem głową. Wciskając lewy alt, widzisz lokację. Oj. Dasys. Soltysys, mówi Koksen. Dziękuję, Koksys. Koksen, przepraszam. Czy możemy gadać z konia? W sumie, nie jest pomysł, żeby zapisać pewnie. A nie można tutaj. Dobra, panie. Nazywam się Dasys, sołtys z wioski. Co się tu sprowadza? Potrzebujemy pomocy. Jeźdźcy zabrali naszego młodszego brata i siostrę. Czy jednak jest dziewczyna? Chyba tędy przyjeżdżali. Mieli twoich ludzi. No szkoda, tak? Smutno wciul. Trochę pozabijali w okolicy. No. Poszli na północ. Kilku naszych ziomków się dołączy, jeśli im oczywiście zapłacisz. Za sprzęt. Okej. Pogadaj, kiedy się przygotujesz. Mamy zadanie. No jasne, jasne. Czy tabem po prostu wyłazimy sobie stąd. Nie, to wygląda totalnie jak ten. Jak jedynka. W sensie, no chyba animacje są ładniejsze. Tylko mówię, no nie grałem w jedynkę od 5 lat temu ostatnio. Kiedy były te napoleońskie mody, co to było? Znaczy, grafa lepsza. Tak, tylko że ona nie jest taka szokująca, nie? Ta jedynkowa grafa z młodzikami była spoko jak na owe czasy, a teraz no tak... zrekrutujmy. Widzę, że jest 6 klonów, tak? Jednostka Soltysa. Tak patrzę, oni się chyba niczym nie różnią. Więc ten... Możemy wszystkich. Jest jakaś sugestia? W sumie teraz, zaraz. Rozumiem, że mamy 1000 zł, tak? I że mody zrobią tę grę. Czy weźmiemy ich wszystkich za 300 zł, no to będzie nam łatwiej. A na tym poziomie raczej o to chodzi. Żarło. A już kupimy całe. Wełny chyba nie potrzebuję. Owce bym wziął, ale... Co się z owce zrobi? Mięcho. Super. Owce szanujemy. 219 zł. No i tyle. Przygotowania gotowe. Pogadajmy z Sołtysem. Oddaję zadanie. Możemy wykorzystać ten. Czyli muszę stąd. W sumie szkoda, że musimy... Co to w ogóle jest? Charakter coś ma. Ekwipuneczek. Zaraz. A koń? Czy mogę zmienić imię brata? Bo mnie denerwuje, ale no, pewnie nie. Brat w ogóle dopakowany. Będziemy go eksploitować chyba w tym. Teraz tak, bo nazywałem konia, jestem tego prawie pewien. Chociaż mogę się mylić. Dobra, nieważne. Pogadajmy z tym muminem i tyle. Ach, możemy stworzenie stąd. Cieszę się, że znalazłeś, czego potrzebowałeś. I teraz wracając. Hej, jest jakiś wałęsający się doktor, który tutaj przyjeżdża od czasu do czasu, nazywa się Takteos. Leczy ludzi za darmo.
Nie jesteśmy z niego zadowoleni. Ostatnio był kilka dni temu. Miał jakąś skrzynię. Nawet nie mówił, co z tą skrzynią. Był na swoim queście, ale nic więcej nie powiedział. Wyruszył parę godzin przed tymi jeźdźcami. Nie jest zbyt światowy. Ale to jest osoba, którą się porywa. Martwimy się o niego. Jeśli możesz go mieć na niego oko, będziemy wdzięczni. Okej. Będzie dużo rzeczy do przyzwyczajenia się. No i co? Najgorsze jest to, że nie ma tej róży wiatrów. W sensie... Wiemy, że z pola to tu jest, tak jest północ. Tylko tak mogę to ten... Więc cóż, opuszczamy to dziedzictwo. Nie mówili kiedy. Mówili, że jeźdźcy idą na północ. No to co, już jedziemy do tej Sagory chyba. Ty zaraz. A to kto? Jeźdźcy patrolują okolice TV. Jest 6 chłopa, 6 piechoty. Jesteśmy na koniach. Są górscy bandyci. No to nic, pociśnijmy ich, tak? I zobaczmy, co się stanie. Coś tu nie pasuje mi z tym widokiem. Jestem... Czy to jest bug? To jest bug. Jestem niewidzialny, nie? Tak, zaraz. Chyba, że tak ma być. Tak? Tak, jestem niewidzialny. I teraz jestem widzialny, dobra. Spadłem z konia i ten. Znaczy, byłem niewidzialny tylko dla siebie, tak? Teraz tak, następna postać. W którymś... Zmienił na powi. Nie. Zmieniałem kamerę niestety. Nie byłem widzialny. Zupełnie. No dobra. Wygrałem bitwę, mimo że mnie tam rozebrali. Ale to totalnie jak jedynka chodzi. Nie ma żadnej jakiejś takiej game changerowej rzeczy oprócz grafiki. Tylko, że wiadomo, jak się nie grało 5 lat, no to wygląda tak samo jak w sumie. Sześciu zabitych. Tych zabili dwóch. Co to znaczy? Kiedy my polegliśmy... jest dwóch rannych. To bardziej, jesteśmy ranni. Jeńców nie bierzemy. Nie, jeden jest jakiś mumin. Okej, weźmiemy ich ten jako więźniów. To rozumiem, że nie, to strasznie zbugowana wersja. Tak. Muminus jest. Niby żyje. Poziom pierwszy. Lutujemy wszystko. Czy oddajemy? Nie, ja grę na bank oddaję. Bo ja nie jestem na takim, aż takim fanem, żeby się ten tak użerać. A widzę, że błędy są słodkie. No dobra, więc wyruszyliśmy. Tu jest kolejna porcja błędów. Dobra, zobaczmy walkę teraz. Zapiszemy grę teraz, bo nie chcemy umierać. Nowy slocik, tak, bugi. I zobaczymy walkę, ale będąc żyjącym ludzikiem, no bo tam... No, trochę poszło coś nie tak, nie? Okej.
karawana. Wrogowczaki. Ciśniemy. Żeby włączyć multi. Nie, no dobra, no postać znika. To skurcze. Tak, no widzicie. Myślałem, że to jest jednorazowy bug, ale... Czy tak się nie da grać, no bo nie widzisz tych swoich jego oręża. To nie jest mały błąd. To jest dramat. Że reset gry... Zobaczymy. Wyjdź do głównego menu. Najpierw gramy po prostu wychodząc do menu i wchodząc tutaj. No i zobaczmy. Robota mówi, że mam perka, który daje, że jestem niewidzialny w lesie. No dobra, ale nie powinienem mimo wszystko widzieć siebie ja? Bo to totalnie utrudnia orientację. Tak? Okej, z ciekawości spróbujmy w takim razie. Ale walczyliśmy poza lasem wtedy. Bo to było tak czy siak bez sensu, ale dopuszczam, że taka opcja jest, tak? Uciekają. Tak na oko jest niewidzialny. Okej, wyjdźmy z gry, włączmy ją jeszcze raz. Tak. Że bieda ta mapa strategiczna. No wygląda to dokładnie jak Mountain Blade. Tylko, że troszkę w HD, tak? Że ludzie na PC się cieszą. No mam nadzieję, że fani są zadowoleni. Bielak był zadowolony. Żeby lepiej dać, no i to tak zrobimy. O! Pan Lesiu mówi, że ten błąd istnieje. Moja postać jest niewidzialna. To jest mój błąd. Kiedy schodzę z konia, postać staje się widoczna. Nie, koń staje się widoczna, ale postać jest niewidoczna. Dobra, więc lecimy dorwać tych uciekających bandytów. Tak? Przy okazji wskoczyło ziomtatek, ale to nieważne. To są inni raidy. A może jak tych raidersów pociśniemy? I mamy ich. Zarządzanie jest spokojne, też było. No trochę to utrudnia, nie? Bo nie widzimy, co możemy zrobić, ani jak blokujemy. Teraz jest FPP niby. Czy tak miało być? Tak, na najwyższym twój postać jest niewidzialna. No nie sądzę, żeby tak miało być. Możemy teoretycznie zsiąść. Szczerze nie wiem, którym się zsiada.
Moi ludzie robią wszystko, bo ich kupiliśmy tyle, że to jest teraz easy, ale... Że są strzałki. Tak, są strzałki pokazujące... kierunek ataku. Okej, dobra. Zobaczmy multik jeszcze, żeby nie było. Że F się schodzi. Okej, nie działało, przepraszam. Więc ciężko powiedzieć... Zobaczmy, co się dzieje w multiku. Wow. Żeby zmienić kamerę i wrócić do FPP, nie działa. Czy zaktualizowałem sterowniki? Zaktualizowałem, mam najnowsze. Mam problemy z dźwiękiem przez to, ale są najnowsze. Czy warto kupić? Ja jako nie fan mówię, że nie. Fani na komentarzach, w komentarzach mówią, że nie, ale mimo wszystko zdecydowana większość recenzji jest pozytywna. Ludzie się dobrze bawią. No, jak ty z nami grają to nawet. Rozumiem, że to będzie prostu prymitywne find game. Dużo ludzi jest. Słyszałem, że Siege jest super. Absolutnie możemy sprawdzić. Tylko na początku byśmy się posiekali. Okej. Miecz, tarcza. Cokolwiek. O, i tak miało być od początku. Zaraz. Okej. Sobie muszę potem, widzę, poprawić trochę kamerę, bo jest źle zsynchronizowana. Takie słodkie. No, Mordhau lepszy. Sorry, muszę jedną korzyść poprawić tutaj, bo gra nie wiem czemu wybiera. Zobaczmy. No za te pieniądze, jakbym miał kupować, wziąłbym Mordhaua, który jest bardzo spoko. To zbiegnięcie chyba jest. Okay.
Myślę, że nie wiem, jak to rozumieć. Rozumiem, że ci bez znaczników są moi. Co jest? Przegraliśmy rundę, tak? Skończyły się punkty morale. No. Kurczę. Zostaniemy przy tym dziadzie. Pogramy jeszcze trochę, ale no. To tam, Tysiak mówi, że piękno multis w Napoleoniku. Napoleonik był super, to przyznaję. Że taki sam jak Warband. No właśnie, w poprzedniej części można dorwać dużo taniej. Różnice są kosmetyczne dosłownie. No mówię, ludzie, rozumiem, że fani się cieszą. Liczę to, że ten twórcy jakoś z tego strony gra jest hitem, więc pewnie wszyscy są zadowoleni. To jest punkt zdobywaczki. Tylko czy my go już mamy? Serio, straszny ziew jest. Że z modami Warband wygląda lepiej niż to na bank. Nasi tu rozpykują, widzę ludziki. Żeby podać recenzję. Czytałem, jest dużo negatywnych i się zgadzam z nimi w zupełności. Że faktycznie ta gra nie wygląda na coś, za co warto brać pieniądze. Znaczy ona jest spoko, ale w kontekście tego, co miała poprzedniczka i tak dalej, to jest remaster. A Boże, ten tam polek, tak. Zaraz, to też nie. Ciekawie, nie mu zostało tego wszystkiego? Bo nie sądzę, żeby mieli jakieś dużo więcej HP, nie? 36 jest prędkość liczona ręki z tego ten. No to jest no słodkie. Żeby dać Noite. Tak, mi się wydaje, że zaraz robimy Noite po prostu. Endgame'ową. Żeby odpalić Mordhała dla porównania. Mogę go zainstalować, to brzmi dobrze w sumie. Ale ktoś to tutaj, ten, no mamy. Strasznie małe to w ogóle, kameralne to jest. I co, tego kuca można sobie porwać? Jakie są, pytanie do grających, jakie są fundamentalne różnice między tym a jedynką? No, co mnie chce schodzić pod FM? Okej, dobra, ktoś z was zna? Czy może być jakiś błąd? Że ludzik nie chce zejść po prostu? Wciskam wtedy, co mi też tam zajechali, no to... Śmierć totalna, nie mogę nikogo zadziać. Wiem, że 100 razy więcej kontentu w kampanii. Czy skończyłem? Kartofle pyta, czy skończyłem Noite. Nie, no właśnie, teraz dzisiaj chyba skończymy. A Squid to jest wejście do tego. Ktoś mówił, że co? Fajne są...
Oblężenie, tak? Zatem tu wybieramy sobie i dajmy quick playa i play. Jak fan wonkał. Czy powinien grzegać za drewniane animacje? Nie, nie, nie. To jest feature tutaj. Ale wygląda na to, że matchmaking jest szybki. Jaki jest rozmiar pole w bitew? Nie wiem nic. Dobra, nasz making nie jest fajny. Trwa mimo tego, że jest niby 1000 graczy z takimi samymi kryteriami. Tylko co to znaczy, że mam kryteria, że to jest jeden z trzech trybów? Czy jest tryb Battle Royale? No jest w Mortale. Chyba olejemy to, zrobimy Noite. Mamy jakby co jeszcze jakąś godzinę z tą grą, ale... no Mortal, wiadomo, że to zupełnie inna gra, nie? No bo tu mamy ten tryb fabularny. Tym akcentem tnę tutaj, no bo...